Chodyszewa datuje się jako wsi gdzieś na początku XVI wieku, około roku nawet 1505 są pierwsze wzmianki na temat wsi. Więc na początku najprawdopodobniej to byli prawosławni, aż do roku zawarcia Unii w 1596 roku. I wiemy z dokumentów, że zaraz po zawarciu Unii mieszkańcy Chodyszewa przystąpili do niej, to znaczy stali się unitami. Mieli łączność z papieżem, ale mieli swój obrządek wschodni, zachowali swój obrządek. I ta sytuacja kościoła unickiego trwała do roku 1875 mniej więcej, gdzie wyszedł taki dekret carski, który znosił kościół unicki. Wszystkie kościoły unickie tutaj, których było bardzo dużo wzdłuż pasa wschodniego, zostały przemienione na cerkwie, bardzo często siłą. Często było to związane z oporem ludzi. Jest kilka świadectw męczeńskich, a nawet męczenników uznanych przez Kościół, jak na przykład męczennicy z Pratulina. Natomiast za dekretem stało też wojsko, które ten dekret wprowadzało w życie, bardzo często brutalnie. Jeżeli chodzi o Chodyszewo, to tutaj z wielkim oporem ksiądz, który przybył tutaj na tę ziemię, ksiądz prawosławny, zaprowadzał tutaj prawosławie. W jaki sposób on to czynił? No, przede wszystkim przez kazania, przez to, że zabronił używać języka polskiego w liturgii, że tu się nie mówiło po polsku, nie głosiło kazań po polsku, wszystko było głoszone tutaj po rosyjsku. Za opór przeciwko cerkwi, to ludzie ci byli karani i to bardzo dotkliwie w tamtym czasie. W 1905 roku został wydany kolejny dekret, łagodzący ten pierwszy z 1875 roku. W tym dekrecie car zgadzał się, żeby unici wybrali sobie albo kościół katolicki, albo kościół prawosławny. Bardzo dużo unitów wtedy przeszło do kościoła katolickiego. Natomiast, można powiedzieć, odwrót tych prawosławnych, którzy przejęli kościoły unickie, nastąpił w roku 1915, w czasie trwania pierwszej wojny, kiedy tutaj zbliżała się armia niemiecka, to wszyscy ci prawosławni, bardziej związani, można by powiedzieć, z cerkwią, czyli księża i pracownicy kościelni, wszyscy zaczęli uciekać na wschód, bo spodziewali się różnego rodzaju represji. I te kościoły, cerkwie, które stały tutaj puste, zaczęły być przejmowane już wtedy bardzo często przez katolików, bo unici przeszli po tym dekrecie w 1905 roku do kościoła katolickiego. Podobna sytuacja była w Chodyszewie. Kiedy przyszedł tutaj ksiądz prawosławny, to rozpoczął budowę cerkwi. Kiedy odeszli stąd prawosławni na wschód, około roku 1917, rozpoczęto tworzyć tutaj struktury kościoła katolickiego. Ksiądz odprawiał msze święte w cerkwi jeszcze do lat 30., do końca lat 30., bo kościół zaczęto budować, ten nowy kościół, około do roku 1932. Kiedy prawosławni odchodzili na wschód razem z wojskami carskimi, z wojskami rosyjskimi, to ksiądz i pracownik, jeden z pracowników tutaj kościoła, zabrał cudowny obraz Matki Bożej Chodyszewskiej. Zabrał go na wschód. Zabrał go aż do Połtawy. Natomiast po wojnie, po pokoju ryskim, po tej wojnie w 1920 roku, kiedy państwo polskie i Rosja sowiecka zaczęły zwracać sobie częściowo te zagrabione dobra kultury, to zwrócono także obraz Matki Bożej Chodyszewskiej. Ale myśląc, że to jest obraz prawosławny, zwrócono go do Warszawy, do cerkwi św. Mikołaja.
Natomiast kiedy dowiedzieli się o tym mieszkańcy okolic, dowiedzieli się o tym parafianie Chodyszewa, zaczęli się starać o zwrot tego obrazu tutaj do Chodyszewa, o powrót Matki Bożej do Chodyszewa. Obraz wrócił w 1926 roku, dwa lata przebywał jeszcze w Warszawie. Jest taka piękna historia, że prezydent Mościcki, ówczesny prezydent Polski, zajął się tym obrazem, został on poddany renowacji, ufundowano do tego obrazu ramy też, ozdobne, piękne ramy, które do dzisiaj są na tym obrazie, pamiątka po prezydencie Mościckim. I po dwóch latach, w maju 1928 roku, specjalnym wagonem prezydenckim został ten obraz przewieziony do Szepietowa. 10 tysięcy ludzi czekało w Szepietowie, natomiast już 2 kilometry dalej, w Dąbrówce Kościelnej, czekało na obraz Matki Bożej Chodyszewskiej 30 tysięcy ludzi. Więc ożywienie tutaj, taka radość wśród tego ludu była ogromna. Ogromna z powodu powrotu Matki Bożej. I myślę, że to spowodowało ten ogromny napływ pielgrzymów, którzy się dowiedzieli tutaj w całej okolicy, że obraz Matki Bożej wrócił do Chodyszewa. Zaczęli napływać pielgrzymi. I to spowodowało, że ksiądz ówczesny, ksiądz Marcjan Dąbrowski, podjął decyzję o budowie tak dużej świątyni. Z takim ogromnym rozmachem. Ponieważ Chodyszewo nigdy nie było wielką parafią. Prace, które rozpoczęto w latach 30., zakończono w 1942 roku, kładąc na wybudowanych ścianach świątyni taką metalową konstrukcję kopuły. Ale niestety nie przykryto, nie zalano stropu tej kopuły. Uczyniono to dopiero w latach 60., pod koniec lat 60. Palotymi są w Chodyszewie już blisko 40 lat i zadaniem palotynów było przygotowanie tego miejsca i obrazu do koronacji koronami papieskimi, co nastąpiło w roku 1980. Krynica jest takim miejscem leżącym w pobliżu, jak mówią tutaj podania, było to miejsce uważane za miejsce zjawienia się Matki Bożej. Są jakby dwie historie, które opowiadają o tym zjawieniu Matki Bożej, bo Chodyszewo było małą, biedną wioską, której w żaden sposób nie było stać na zakupienie takiego obrazu do swojej świątyni. Albo go musiał ktoś podarować, ale to podarowanie widocznie dokonało się w tajemnicy. Pewnie ofiarodawca nie chciał ujawniać swojego nazwiska. I wokół tego pojawienia się Matki Bożej w Chodyszewie narosła też pewna legenda. Legenda to takie mówienie z zaangażowaniem. To nie chodzi tylko o to, że się coś wymyśla, jakąś nieprawdziwą historię. Nie. W legendzie objawia się też pewna głęboka prawda, może nie tyle historyczna, ale prawda związana z naszymi ludzkimi emocjami, z naszymi przeżyciami. Tak było też z tą legendą pojawienia się Matki Bożej, bo jedna z legend mówi, że ona zjawiła się tutaj na Krynicy rolnikowi, który orał pole. Bo to jest sanktuarium, w którym od wieków, można powiedzieć, modlą się rolnicy. Modlą się rolnicy, którzy zajmują się ciężką pracą na roli. I jakby ta legenda mówi, że Matka Boża przyszła tutaj do nich. Przyszła po to, żeby się jakby nimi zaopiekować. Przyszła, aby być razem ze swoim ludem. I tak często ten obraz Matki Bożej i tak często Krynica jest postrzegana. Wielu ludzi na Krynicę przybywa, bo ze zjawieniem się Matki Bożej związane było wytryśnięcie źródła tam na Krynicy. Wielu ludzi przybywa, uważając, że to miejsce jest miejscem cudownym, jest miejscem świętym. Wielu ludzi doznaje tam różnego rodzaju łask i jest wiele takich świadectw ustnych o tym, że różni ludzie doświadczyli tam uwolnienia z różnych
chorób. I do tej pory Krylinica cieszy się, można powiedzieć, ogromną popularnością, że ludzie lubią tam pobyć. Mówią, że trudno im to nawet nazwać, opowiedzieć, ale jest to miejsce, gdzie doświadczają ogromnego pokoju. I tam w okresie letnim też od kilku lat przebywał pustelnik, co jeszcze wzmocniło oddziaływanie tego miejsca, jako miejsca, w którym można doświadczyć pokoju, w którym można jakby zrzucić z siebie troski, kłopoty, z kimś porozmawiać bardzo poważnie, przeżyć sakrament pokuty. Chcemy też temu miejscu jeszcze w przyszłości, mamy nadzieję, nadać jakąś tam odpowiednią dla niego rangę. Pustelnik, który przebywał na pustelni, też bardzo mu zależało na tym, żeby powstało takie miejsce w drodze do Krynicy. Tam dzisiaj naprzeciw cmentarza to jest takie miejsce, w którym znalazło się bardzo dużo krzyży. Bo on w zamyśle pustelnika, też w zamyśle naszym, jest to miejsce, gdzie ludzie przychodzą, aby nazwać różnego rodzaju swoje problemy, aby nazwać różnego rodzaju swoje prośby i tam to nazwanie niejako zaznaczyć krzyżem, idąc na Krynicę, żeby niejako zatrzymać się na moment, pomyśleć o różnych osobach, za które chcemy się pomodlić, o różnych osobach, które zmagają się niekiedy z różnymi problemami, nałogami, zostawić ten znak krzyża i pójść do Matki Bożej na Krynicę w pielgrzymce, żeby duchowo te osoby zawierzyć, przedstawić Matce Bożej. Ośrodek powstał z inicjatywy pani Reginy i Normana Johnson, wybitnych statystyków z Uniwersytetu Cambridge. Pani Regina pochodzi z okolic Łomży. Pracowała razem ze swoim mężem Normanem na zachodzie i po latach zrodził się w niej pomysł, aby powstał tutaj w Polsce, na Podlasiu, dom, który byłby oddany młodzieży, polskiej młodzieży pochodzącej z Kresów Wschodnich, z Litwy, Białorusi, Ukrainy. Żeby mieli takie miejsce, do którego będą mogli przybyć, czy to w czasie wakacji, czy w innym czasie, aby tutaj przeżyć jakieś doświadczenie, uczyć się polskości, aby doświadczyć gdzieś spotkania tutaj też z kulturą, ze sztuką, naszą Polską, naszego narodu. To takie miejsce formacji i odpoczynku. Pani Regina większą część pieniędzy na ten dom przeznaczyła, resztę pieniędzy przeznaczyli na to palotyni, którzy tutaj pracowali. I powstał ośrodek, który działa od 2005 roku. To jest inicjatywa, która rozpoczęła się rzeczywiście w Chodyszewie. W tym roku będą już chyba 13 dni gimnazjalistów. Później te dni rozszerzyły swoją formułę i obok Chodyszewa bardzo zaangażowały się w organizację dni gimnazjalistów Nowe Piekuty, szczególnie zespół szkół. Corocznie przyjeżdża tutaj młodzież na te spotkania i to jest ewenement, bo przez te 13 lat każdego roku kilkuset młodych gimnazjalistów przybywa tutaj, aby spotkać się ze sobą, aby wymienić się, troszkę konkurować ze sobą, bo są wymyślane różnego rodzaju dyscypliny dla nich. Jest taki przemarsz tutaj z Chodyszewa do Nowych Piekut. Najczęściej to jest taki czas, na który młodzi ludzie czekają, bo to jest coś na zasadzie rajdu
gdzie oni muszą wykonać różnego rodzaju zadania związane z tematem. Ale muszę przyznać, że dla mnie osobiście to jest niezwykłe doświadczenie tego, ile młodzi ludzie mają w sobie pomysłów, pięknych pomysłów. Chodyszewo zawsze było miejscem, gdzie przybywało mnóstwo pielgrzymów pieszych. I to nie tylko po koronacji, ale ruch pielgrzymkowy tutaj do Chodyszewa jest udokumentowany już w drugiej połowie XVIII wieku, gdzie tutaj przebywają ludzie i z Mazowsza, i z Kurpiów. Przebywają w pielgrzymkach pieszych. Szczególnie przebywali w czasie odpustowym, choć nie tylko. I ta tradycja trwa więc już kilkaset lat i w dzisiejszych czasach też jest kontynuowana. Szczególnie dużo pielgrzymów przybywa właśnie na rocznicę koronacji, czyli na ostatni weekend, na ostatnią sobotę, niedzielę sierpnia, bo tak jest mniej więcej ten odpust przeżywany. Natomiast kiedyś dla ludzi pielgrzymka do Częstochowy to był cel niezwykle trudny do osiągnięcia, ze względu na koszty, ze względu na czas. Dlatego można powiedzieć, to miejsce było nazywane Jasną Górą Podlasia, bo można powiedzieć, że ono było w pobliżu. To było jakby w zasięgu możliwości ludzi, aby tutaj przybyć. Rzeczywiście doświadczali tutaj ludzie tego wszystkiego, czego doświadczali na Jasnej Górze i cudownych interwencji Matki Bożej, różnego rodzaju cudów, wstawiennictwa, rozwiązania trudnych spraw. Tutaj to było często dla nich miejsce, gdzie spowiadali się, gdzie nawracali się z całego życia i umocnieni, ubogaceni wracali z powrotem do swoich domów. I dlatego gdzieś do tego miejsca przylgnęło ta nazwa Jasna Góra Podlasia.